Cześć! Witajcie na kolejnej wyprawie z łazikantami. Dzisiaj witamy Was pod Strąca Szybowcowej, a zmierzamy oto piękną tą ścieżką w kierunku wczesnośredniowiecznego Grodziska. Zapraszamy Was na kolejny odcinek. Chodźcie z nami. Chodźcie z nami. Cześć! Dzisiaj wyjątkowe intro z tego względu, że podczas filmu zapomnieliśmy o jednej ważnej rzeczy. Nagrywamy właśnie w tej chwili to. A o czym zapomnieliśmy? Mianowicie zapomnieliśmy złożyć Wam życzenia bożonarodzeniowe. Tak więc życzymy Wam zdrowych, wesołych, radosnych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia, aby Wasze wszystkie marzenia, pragnienia i cele spełniły się w przyszłym, bądź jeszcze w tym roku kalendarzowym. Sobie natomiast życzymy tego, aby w końcu dojść do tych 1000 subskrypcji. I życzymy sobie również tego, żeby jak najwięcej z Was oglądających zostawiało nam te łapki w górę pod naszymi filmami. A teraz już zapraszamy Was na dalszą część naszej przygody. Tak więc my życzymy Wam wesołych świąt i miłego oglądania. Jeszcze niedawno wszędzie tu dookoła leżał śnieg. Tam widać w miejscach, gdzie nie dociera słoneczko, jeszcze ten śnieg stoi. Natomiast po śniegu zostało nam błoto i mnóstwo cieków wodnych, które rozmywają nam dosyć fajną ścieżkę. Na razie póki co, idąc środkiem, nie ma tragedii. Czemu nas tak długo nie było z Wami? Czemu w zeszłym tygodniu nie było filmu? No niestety, zdrowie nam w dalszym ciągu nie dopisuje. I co chwilę ktoś coś łapie i z jakiegoś powodu, nie wiem jakiego, nie możemy wrócić do pełni zdrowia i wędrować, zdobywać szczyty. Może ten rok taki po prostu jest. Ale wracając do wycieczki, przed nami jest około 1,3 km. Jakieś 100 metrów pod górę będziemy musieli podejść. No i przed nami w jedną stronę 33 minuty. Nie będzie to długi spacer, ale na pewno okraszony pięknymi widokami. A teraz mamy już lepszą drogę, bo idziemy sobie polem. Przyjemnie. Widać multum śladów w błocie. Pewnie saren, jeleni, muflonów, których nie brakuje po górach. A tam mamy krówki, które się pasą na polanach. Poniżej nas jest płoszczyna. My stanęliśmy przy cmentarzu w płoszczynie i właśnie z cmentarza idziemy w kierunku Grodziska. Co wiemy na temat tego Grodziska? Wiemy tyle, że datowane jest na drugą połowę XIII wieku. Do mniej więcej XIV wieku to Grodzisko istniało. Jakie miało zastosowanie i cel, powiem Wam później. Bądźcie cierpliwi i oglądajcie, jeśli jesteście ciekawi. Nie mogę Wam wszystkiego powiedzieć od razu, przecież. Dość wiecznie i dość mroźny wiatr dzisiaj mamy. Ogólnie nie ma na pewno minusa. Jest około 5-4 stopni, tak przynajmniej sugerowała prognoza. A my coraz bliżej Grodziska. Musimy wrócić niestety na ścieżkę, którą wcześniej szliśmy. No, wycieczka zaczyna się robić dość problematyczna, bo tam się już nie da iść. Ktoś próbował przed nami.
Natomiast teraz nie wiadomo, czy dojdziemy. Droga może się przerodzić niestety w dosyć wymagającą wyprawę. Jak widzicie tutaj, już jest niewesoło. No ale niestety z jednej strony mamy pastuch elektryczny, a z drugiej pole, w którym się idzie zapaść. Miała być przyjemna wycieczka. Spacer po fajnej drodze. Niestety mapy satelitarne są z lata, nie z zimy. Latem ta droga wyglądała po prostu wyśmienicie. No tu już jest lepiej. Widoki cudne. Góra szybowcowa, tu mamy hangar na szybowcowej. Są naprawdę przednie. Jaka fajna wiata. Teraz koło tej wiaty będziemy wyruszyli. Nie wiem, czy to ona jest ogólnodostępna, czy to jest wiata jakiegoś koła łowieckiego. Też tak może być, bo jest za ładne. Jesteśmy już prawie przy grodzisku. Jeszcze parę kroków. Będziemy na miejscu. Ale zacznijmy od tego, że zamek został tu zlokalizowany. Prawdopodobnie dlatego, że w okolicznych wzgórzach znajdowały się szyby wydobywcze. W których wydobywano kruszce różnego rodzaju. Takie jak na przykład złoto w Strącu. I ten zamek służył jako swojego rodzaju skarbiec, schowek, sejf. Następnie z tego grodziska uzbierany kruszec trafiał do stolicy, prawdopodobnie stolicy księstwa, czyli Legnicy. Budowla nie była jakoś wielka, bo główne założenia mierzyły 80 na 60 metrów, a podgrodzie 60 na 40 metrów. O ile grodzisko przestało istnieć w XIV wieku, to wydobycie było kontynuowane. Wskazują na to dowody pisemne, takie jak pismo z 1479 roku, jak i późniejsze pisma, w których można na przykład odnaleźć nawet nazwy sztolni, które tutaj w okolicach funkcjonowały. A teraz zmierzamy do samego grodziska. No i dochodzimy w końcu na drogę, na którą chcieliśmy, żeby cała taka była. No, fajna ściana. A my idziemy tutaj. I tu już mamy informację o tym właśnie grodzisku. I tutaj z tej tablicy można zasięgnąć wielu ciekawych informacji. O wiele więcej niż ja wam opowiadałem. Tak więc można zasięgnąć informacji na temat wsi Puszczyna, wydobycia właśnie w tych rejonach i samego grodziska. Choć z tego co wam opowiadałem, to wiele więcej się nie dowiecie. I z tego co tam można wyczytać na tej tablicy, wynika, że prawdopodobnie założycielem tego założenia obronnego był książę Rogatka, Bolesław Rogatka. Schodzimy z tego ubitego duktu i będziemy się kierować w bok. No i teraz najtrudniejszy etap przed nami. I a propos grzybów, tu mamy trzęsaka pomarańczowo-żółtego. Grzyb zimowy. Ha, 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 ha. Nawet na wycieczce na stare grodzisko znajdujemy grzyby. A
my idziemy tutaj teraz. Idziemy się przedzierać. Zdecydowaliśmy, ze względu na bardzo trudne warunki, że tylko ja pójdę na grodzisko tam pod górę. Natomiast moja małżonka z dziećmi zostaną na dole i będą mi kibicować, żebym za bardzo się w błocie nie upaprał. Tak więc ruszamy, bo jest tu naprawdę niezbyt fajnie pod względem błota. Dlatego pójdziemy może trochę na przełaj. Jak zwykle łazikanty. To wycieczka na przełaj. Widzicie? Kiedyś naprawdę ciężko było zdobyć takie grodzisko. Ło! Ze względu, że jest dosyć stromo położone. Ominęliśmy to jedno wielkie babrzysko, które tutaj mamy, a zarazem wysięg porostopowy. Dobra, tu już jest lepiej. Tu już jest lepiej. Wejdziemy na górę. Porobimy parę zdjęć. Bo na mnie ta odpowiedzialność w tej chwili spadła. Stromo. A miało być tak pięknie. Miała być fajna, delikatna wycieczka. Oś ty. Człowiek się zasapie, zanim dojdzie. I tu mamy grodzisko. Niezbyt spektakularny widok. Natomiast widać... przepraszam was. Muszę złapać oddech. Te założenia. To było prawdopodobnie w podgrodzie. A tam mamy główne założenia tego ogrodu. Albo tu był wjazd do ogrodu. Bardziej prawdopodobne. A tutaj mamy wały ziemne, które otaczały właśnie podgrodzie i sam również gród z umocnieniami drewnianymi, które nie przetrwały oczywiście. Nie wiem jak tam się dostać, ale widzicie sucha fosa, która okolała główne założenie tego podgrodzia, tego grodu. Chyba tędy przejdziemy. Dobra, jeszcze wam pokażę jak to tu wygląda. No i tu jest właśnie to główne założenie. Tu się mieściło. Sucha fosa, głębokość 5 metrów w niektórych miejscach. Widok na pewno stąd był piękny i na pewno byłby piękny, gdyby nie to, że otaczają nas drzewa iglaste. Takich grodów w naszych okolicach jest pełno. Wystarczy zajrzeć czasem na mapę, a oczywiście tą internetową, aby znaleźć właśnie takie ciekawe obiekty, ciekawe pod względem historycznym. Z takich właśnie grodzisk zazwyczaj niewiele pozostaje. Zazwyczaj tylko takie wały ziemne, które otaczały całe założenie. No i mamy tutaj chociaż taki widok i drogę, którą maszerowaliśmy. A tak to wygląda z tej strony. Dobra, jeszcze pocykam tu zdjęcia i widzimy się na dole. Jeszcze jedna ciekawostka z podgrodzia tym razem. Już jesteśmy po zimie, po pierwszych śniegach, po pierwszym mrozie.
A proszę bardzo, jaki gość, prawdziweczek. Oczywiście już go zostawiamy, bo on przemrożony, bardziej kisiel z niego jest, ale prawdziweczek na wycieczce się zdarzył, tak więc grzyba jeszcze, prawdziwka na dodatek, znaleźliśmy. No proszę, brawo, brawo ja. Dobra, muszę tam zejść na dół teraz, jeszcze zerknę stąd, jak to wygląda. Halo, halo! Halo, halo! No tam są moje dzieci. Tam, na dole. Dobra, schodzimy. Jak widzicie, tu również był wał ziemny i sucha fosa. Podgrodzie również było otoczone. A my idziemy teraz tak trochę stromo. I tu przygoda łazików dobiega końca. Zdobyliśmy grodzisko. Przedzieraliśmy się przez błoto. Mieliśmy dookoła piękne widoki. No i co tu dużo mówić? Musicie nas zasubskrybować. Wchodźcie na nasze portale społecznościowe, Instagrama i Facebooka. Dawajcie łapki w górę pod naszymi filmami i posłuchajcie mojej rady. Tak więc wracamy już w kierunku auta. Czeka nas półgodzinne przedzieranie przez błoto. I mamy nadzieję, taką naprawdę nadzieję, że zostawicie tę łapkę w górę, tą subskrypcję. No i zajrzycie do nas na Facebooka czy Instagrama. Do zobaczenia na kolejnej wyprawie. Cześć! Cześć, pa! 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 Pa!